Dzień dobry. Pytanie 24 z zakresu podatku VAT, otwarte. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podaj przykłady, określ miejsce świadczenia i zasady opodatkowania. Taka sytuacja, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, co do miejsca świadczenia i zasad opodatkowania, o których mowa w pytaniu, to zależy od statusu usługobiorcy, to znaczy zlecającego usługę. I w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, VAT czynnego czy zwolnionego albo podatku od wartości dodanej, czyli krótko mówiąc przedsiębiorcy, czyli mamy sytuację B2B, to zastosowanie ma zasada ogólna z artykułu 28b. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Zatem, gdy polski podatnik świadczy usługę na majątku rzeczowym, ruchomym zagranicznego podatnika, na przykład naprawia mu samochód, to mimo że w Polsce dokonuje tej naprawy, to wystawia fakturę bez VAT-u, za to z informacją o odwrotnym obciążeniu, bo czynność nie podlega opodatkowaniu w Polsce, bo miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym ten podatnik, ten usługobiorca zlecający usługę posiada siedzibę działalności gospodarczej, czy miejsce, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. I druga zasada w przypadku konsumentów, tam mieliśmy B2B, a teraz przechodzimy do B2C, to jest artykuł 28H. W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, niebędących przedsiębiorcami, czyli na rzecz konsumentów B2C, na rzeczowym majątku ruchomym, oczywiście tylko o tym mówimy w odpowiedzi na to pytanie, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Czyli nie ma tutaj zasada zastosowania ogólna z 28c artykułu, iż miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, lecz właśnie w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym dla niepodatników, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi te są faktycznie wykonywane. Na przykładzie naprawy samochodu, tu wyłącznie w przypadku, gdy jest to usługa dokonywana za granicą, nie ma opodatkowania w Polsce, lecz właśnie w miejscu jej faktycznego wykonywania. Jeżeli za granicą, to za granicą, zgodnie z tamtejszymi zasadami opodatkowania danego kraju i przez usługodawcę oczywiście. Nie przez usługobiorcę, tak jak w przypadku B2B, lecz przez usługodawcę w przypadku B2C. Zasady opodatkowania, artykuł 19a, zasada ogólna, niezależnie od tego, czy świadczymy usługi w układzie B2B czy B2C. Oczywiście, jeżeli miejscem świadczenia, miejscem opodatkowania jest Polska. Zasady ogólne i w przypadku B2B, i w przypadku B2C, czyli momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment wykonania usługi. Przepisy zagraniczne mają zastosowanie w dwóch przypadkach. Gdy wykonujemy usługę na majątku ruchomym podatnika zagranicznego, czyli wtedy miejscem opodatkowania jest miejsce siedziby jego działalności za granicą. I drugi przypadek, gdy wykonujemy usługę dla niepodatników i jednocześnie za granicą, miejsce opodatkowania jest w kraju faktycznego wykonania czynności tej usługi. No, to może podsumowując, jako przykłady usług na ruchomym majątku rzeczowym można podać naprawę samochodu, sprzętu AGD, usługi szewskie, szycia, zegarmistrzowskie, albo na przykład na druku na koszulce, grafiki jakieś. Zasady opodatkowania to są zasady ogólne, czyli momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment wykonania usługi, a miejsce świadczenia zależy od statusu usługobiorcy.
zlecającego usługę. I jeżeli usługi są świadczone dla przedsiębiorcy, czyli w przypadku B2B, mamy zasadę ogólną, miejscem świadczenia jest jego siedziba, miejsce działalności tego usługobiorcy, zlecającego usługę. A jeżeli usługi są świadczone dla konsumenta, niepodatnika, czyli w przypadku B2C, to zastosowanie ma zasada szczególna. Miejscem świadczenia usług B2C na rzeczowym majątku ruchomym jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Może jeszcze krócej. W przypadku B2B miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej, czyli zasada ogólna. A w przypadku B2C miejscem świadczenia jest miejsce faktycznego wykonania usługi i w tym sensie jest to zasada szczególna. Bo co do zasady, miejscem świadczenia usług na rzecz niepodatników jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Dziękuję.